Yo, hej, mam tu Iwona i zapraszam Was na nowy vlog, na nowy filmik z dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak naprawdę to jest jeszcze vlog z majówki, bo dziś jest ostatni dzień majówki, a my z rodzicami jedziemy dzisiaj do gór, raczej tutaj do Beskidu, więc troszkę pochodzimy sobie, ale bardziej po prostu, żeby odpocząć, bo moja mama za bardzo po górach nie może chodzić, ale po prostu wybieramy zawsze jakiś wyciąg i wtedy wyjeżdżamy sobie i chodzimy, więc dzisiaj będzie tak samo. No i cóż, w ogóle dzisiaj jestem kierowcą. Kiedyś jak dostałam prawo jazdy, to zawsze chciałam ja prowadzić, w ciągu tego 2-3 lat dostanie prawo jazdy, ale teraz to się zmieniło i w sumie jak ktoś inny prowadzi, to ja się bardzo cieszę, nie mam takiego parcia, że muszę ja jechać, ale no dzisiaj padło na mnie, niestety. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I wyjechaliśmy na Wisłę, Sarnopol, Cienków, tak dokładnie to się nazywa. Tu też jest w zimie stok narciarski, a właśnie w lecie jest otwarte dla turystów właśnie letnich. I wyjechaliśmy tu po prostu po szczycie sobie pochodzimy troszkę, może pójdziemy też pod Wisłą Malinkę, czyli pod skocznię, bo tu w sumie 700 metrów do niej, czy tam prawie kilometr szczytem, więc zobaczymy, czy się nam zachce, czy nie, a na razie jesteśmy na szczycie, jest przepięknie, w ogóle byliśmy pierwszymi osobami, które wyjeżdżały na wyciągu i teraz widzę, że jakaś druga para jedzie, więc jesteśmy raczej tutaj na szczycie, my, trójka, ktoś tutaj jeszcze biegł i panowie z obsługi, więc jest pięknie. W ogóle też jest super pogoda, więc się już nie mogę czekać właśnie na trochę chodzenie po górach, bo lubię góry, ale ostatnio trochę to zaniedbałam, więc może w tym roku będzie lepiej, zobaczymy. Chciałabym trochę więcej pochodzić. W sumie powoli nasza wycieczka dobiega końca. Rodzice sobie na razie leżą na leżaczkach i oglądają piękny widok, a ja jeszcze podeszłam tutaj do mapy szlaków. Jestem ciekawa pustynnych rzeczy, chciałam sobie sprawdzić. Ogólnie fajna wycieczka, jest tutaj bardzo łagodnie, delikatnie, tak po prostu, żeby odpocząć w górach. Piękna pogoda nam się też trafiła, ale też deszcz trochę nas pokropił, ale to się śmiejemy, że to był bardziej prysznic, który od razu wysnął, niż faktycznie jakiś duży deszcz. No i za chwilę będziemy zjeżdżać wyciągiem w dół, bo jedziemy w dwie strony jednak, tak stwierdziliśmy. I w ogóle tutaj też jest fajny w miarę resort do zjeżdżania na nartach. Znaczy my nie jeździmy, ale ogólnie myślę, że to jest fajnie, te trasy tutaj są zrobione. No i w sumie fajne miejsce. Z nami mojej mamy polecili i tutaj właśnie tak trafiliśmy przypadkiem. Żeby majówki stało się zadość, to robimy sobie teraz grilla. Ja czytam jeszcze książkę Piekło sierocińca, tak trochę podczytuję. Miałam w planie skończyć ten majówkę w weekend, ale wiecie, jestem dopiero na początku, więc trochę mi to nie wyszło. No a w sumie też zaczęłam czytać, słuchać inne książki, więc no tak to się po kolei potoczyło. A my teraz czekamy na karkówkę, aż się zrobi, bo też mamy grube kawałki. I tak czekamy, czekamy i nie możemy się doczekać, a ja zrobiłam jeszcze domowy sos czosnkowy, bo zawsze jest on przepyszny, do karkówki jest idealny. No. Ja jestem już gotowa, ogólnie przyjechałam godzinę temu do Olsztyna i jestem już ogarnięta i lecę właśnie na halę, bo dzisiaj są finały damskie w siatkówkę
i muszę pójść do biura po puchary i właśnie zobaczymy, kto wygra siatkówkę damską, jeżeli chodzi o wydział. No i też potem będę wręczała puchary już na koniec zwycięskiej drużynie, no w sumie trzem zwycięskim, no bo trzecie mieć dzisiaj teraz mecz, no i pierwsze i drugie, drugie mam tacy, no, przegrani, ale drugie miejsce chociaż tak naprawdę, najgorzej czwarte miejsce, tak mówię. Ja dzisiaj w ogóle też czytałam super książkę w pociągu, Atomowe nawyki, ale potem wam coś o nich więcej powiem, bo po prostu jest bardzo fajna i też się bardzo przyjemnie czyta. Jestem w szoku pozytywnym i to dobrym szoku, lecę, bo muszę iść, jeszcze się spóźnię na nieszczęście, a wolałabym się nie spóźnić, nie wiem, czy bez parasolka, czy nie, bo przed chwilą padał deszcz, ale może przeżyję bez, mam kurtkę wodoodporną, lecę bez. Lecę na praktyki. Miałam trochę krótką przerwę, można powiedzieć, bo nie byłam ponad tydzień na praktykach. Jestem ciekawa, ile rzeczy zapomniałam, a ile nie. Więc się za chwilę przekonam tak naprawdę. W sumie idę powolnym krokiem, powinnam trochę szybszym, ale mam tak idealnie na czas, więc nie mam czym się stresować. No, jestem zaspana jeszcze trochę, ale był dzisiaj dobry poranek, więc to jest najważniejsze. Opowiem wam o książce, którą rozpoczęłam czytać w majówkę, w sumie w majówkę, tak naprawdę w drodze do Olsztyna już. Są to Atomowe nawyki Jamesa Cleara i muszę wam powiedzieć, że książka mi się bardzo dobrze czyta, w ogóle też się ją bardzo szybko czyta. Ja bardzo żałuję tego, że jak byłam w pociągu, to nie miałam przy sobie ołówka ani długopisu, żeby cokolwiek tutaj zaznaczać. Tak, to byłaby ta jedna z nielicznych książek, po której bym pisała, bo ja po książkach nie piszę. Ogólnie jest to taki, nie chcę powiedzieć, czy dobry przepis, ale po prostu wzór, jak zmienić swoje zachowanie, swoje nawyki, co właśnie wprowadzić w swoje codzienne nawyki, żeby je ulepszyć, albo jak sprawić, żeby te gorsze rzeczy na przykład, żeby już przestały być w naszym życiu. Jest to bardzo przystępna książka, którą mi się bardzo dobrze czyta. Też napisana bardzo fajnym, prostym językiem, w sumie bardziej przetłumaczona, bo jak jest napisana, to nie wiem. Jest to książka, którą dużo osób mi polecało i w sumie muszę powiedzieć, że jest fajna. Ja czytałam też wcześniej Siła nawyku, Dahiga i to też jest bardzo dobra książka, ale już bym powiedziała, że troszkę mniej przystępna, jeżeli chodzi o język, niż ta. Ta po prostu, to mi się po prostu czyta, się chłonie wręcz i nawet nie wiesz, kiedy się przeskakuje w kolejne strony, kartki, że tak mogę powiedzieć. No, ja czytałam tak naprawdę tylko w pociągu, a jestem w połowie, więc jest hit. I właśnie mam w planie czytać ją dalej, przeczytać w całości i wydaje mi się, że jeżeli w końcu wprowadzę te nawyki w swoje życie, trochę próbuję niektóre zmienić. Typu na przykład moim takim małym nawykiem jest to, żeby przed snem mieć wszystko umyte w pokoju, czyli po prostu, żeby nie zostawić garnków, szklanek, bo ja czasem tak lubię, żeby po prostu zostawić, potem to mi się gromadzi i właśnie dzięki temu też moja jakość życia się zmieni. Bo po prostu będę się budziła już w czystym, fajnym pokoju, a nie, że będę zasypiała w brudnym, znaczy no brudnym, po prostu nie do końca czystym i z takim samym będę się budziła i od razu będę w gorszym nastroju, więc taki, to jest taki mój mały nawyk, który próbuję wprowadzić w życie. No i tak samo jak rano, że z mojej pętli nawyku chcę usunąć telefon, bo ja jak się budzę, to często wchodzę w telefon i po prostu przyglądam niektóre rzeczy. To jest bardzo niedobre, to jest bardzo złe i właśnie tego próbuję się oduczyć. No i też tu właśnie ta książka pokazuje, jak tymi małymi krokami można zmienić nasze nawyki i też właśnie tutaj dużo rzeczy jest informacyjnych, fajnych, które mi się dobrze czyta. No i to jest w sumie najważniejsze, że mi się dobrze czyta. No i jeżeli chodzi o Piekło sierocińca, no to w sumie nie poznałam się nic, więc o tej książce wam nic nie powiem. Dobra, i to jest tyle. Mam nadzieję, że ten vlog z majówki wam się podobał, jak tak to wiecie. I zostańcie, zanurzujmy się w moim życiu. Pa!